Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Bugara i witam w naszym nowym programie. Trzy pytania o formie krótkiego podcastu, gdzie będziemy rozmawiali z przedstawicielami środowisk akademickich oraz organizacji młodzieżowych na temat aktualnej sytuacji w świecie NGO-sów. Dzisiejszym naszym gościem jest pan Kamil Giera, społecznik, koordynator wielu projektów, były prezes Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej oraz jeden z współautorów projektu raportu PL dla młodych. Witam cię serdecznie, Kamilu. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Kamilu, jak wszyscy doskonale wiemy, okres pandemii był niezwykle trudny. Nie tylko z perspektywy życia codziennego, z racji wielkiej niepewności i stresów, ale również z perspektywy zwłaszcza funkcjonowania organizacji młodzieżowych. Czy twoim zdaniem, mimo wszelkich wyzwań, organizacje młodzieżowe stanęły na wysokości zadania i przeszły przez te trudności w dobrej kondycji? Myślę, że rzeczywiście ta teza jest prawdziwa, że okres pandemii był bardzo dużym wyzwaniem dla organizacji pozarządowych. One, podobnie jak większość społeczeństwa, musiały przejść na tryb zdalny, a w tego typu organizacjach ten kontakt międzyludzki, ten kontakt bezpośredni jest często kluczowy. Więc praca zdalna była wyzwaniem, ale moim zdaniem wiele organizacji podołało temu wyzwaniu i udało się przejść przez okres pandemii, udało się, co ważniejsze, działać w trakcie pandemii. Wiele organizacji zaangażowało się w korpus wsparcia seniora, ale także wszelaką pomoc innym osobom w trakcie właśnie pandemii, więc organizacje pozarządowe, moim zdaniem, stały egzamin i wyszły wzmocnione po tym okresie, ponieważ też nauczyły się korzystać z tego trybu zdalnego, nauczyły się w nim pracować i to, widzę, obecnie bardzo pomaga. Nawet w mojej organizacji Studentach dla Rzeczypospolitej, w bieżącej pracy, te właśnie umiejętności pracy zdalnej. Więc pandemia też poza tymi negatywnymi cechami pozwoliła się sporo nauczyć i można tę wiedzę wykorzystywać obecnie. Dziękuję Ci bardzo. Minister Piotr Mazurek stara się realizować postulaty różnych środowisk młodzieżowych i akademickich. Jak Twoim zdaniem można ocenić jego pracę? Czy, zwłaszcza, że pracowałeś przy raporcie PL dla młodych, czy postulaty młodzieży, środowisk akademickich, środowisk młodzieżowych są rozpatrywane pozytywnie, czy jednak coś by można było jeszcze, wiadomo, zmienić, troszkę popracować nad pewnymi aspektami? Myślę, że to wsparcie dla środowisk młodzieżowych jest teraz bardzo duże. Młodzież ma szereg możliwości. Powstał specjalny, dedykowany dla młodzieży fundusz młodzieżowy, gdzie młodzi ludzie mogą sami tworzyć własne projekty skierowane właśnie dla innych młodych ludzi. I to pozwala na takie realne działanie, na branie odpowiedzialności również przez młodych ludzi i realizowanie konkretnych projektów. Jeśli chodzi o to, co zostało zrobione dla młodzieży, to należy jeszcze podkreślić działania Rady do spraw dzieci i młodzieży, która jest ciałem o charakterze stałym, które jest takim łącznikiem pomiędzy społecznością młodzieżową, środowiskiem, a decydentami, więc działanie tej rady jest niezwykle cenne. Także należy również wskazać na samą funkcję pełnomocnika do spraw młodzieży o randze sekretarza stanu. To jest też niezwykle kluczowe. Powstała także
ustawa sankcjonująca rady młodzieżowe przy różnego rodzaju organach samorządowych. Te rady mają umocowanie ustawowe i dzięki temu mogą być zdecydowanie bardziej skuteczne. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Trzecim pytaniem, jakie chciałbym zadać, związane jest z kapitałem ludzkim. Wiele organizacji trzeciego sektora bardzo często mówi, że właśnie często nieraz brakuje osób chętnych do pracy. Wiele osób jest zainteresowanych projektami, ale jednocześnie samemu obawia się brać wzięcia czynnego udziału w ich realizacji. Patrząc na to, że zwykle zbliża się okres już zmiany roku na 2023, co związane jest często z pewnymi obietnicami noworocznymi, mam do ciebie pytanie, drogi Kamilo. Jak twoim zdaniem można zachęcić młodzież do bardziej czynnego udziału w życiu społecznym, w organizacjach trzeciego sektora? Jeśli chodzi o zachęcenie młodzieży, nawet szerzej mówiąc, społeczeństwa do działania, to moim zdaniem tutaj sytuacja nie jest, przeze mnie przynajmniej, negatywnie oceniana. Jeśli chodzi o społeczeństwo, to pokazaliśmy zaangażowanie w momencie wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy to tysiące, dziesiątki tysięcy wolontariuszy, często nie działających w żadnych organizacjach, działając spontanicznie, niesformalizowanie, zaangażowali się w pomoc dla uciekających przed wojną, również wsparcie bezpośrednio tam na miejscu dostarczali. Więc to pokazuje, że społeczeństwo jest zaangażowane społecznie i w momencie, kiedy to działanie jest szczególnie potrzebne, potrafi się zmotywować i odpowiedzieć na wyzwania, które mają miejsce. Jeśli chodzi o zaangażowanie młodzieży, to tutaj przede wszystkim trzeba wyjść do młodych ludzi i pokazać, jakie są możliwości działania. Każdy ma inne zainteresowania, dla każdego dany temat jest bardziej istotny, więc trzeba pokazać te możliwości działania społecznego, wskazać różnego rodzaju obszary, a młodzież, myślę, że sama zdecyduje, wybierze to, w jakim kierunku będzie chciała działać. Przede wszystkim trzeba pokazać te możliwości poprzez na przykład spotkania rekrutacyjne, czy chociażby poprzez no właśnie zaangażowanie w internecie, poprzez tego typu podcasty jak ten chociaż. To niezwykle cieszy, że takie są pozytywne perspektywy, zwłaszcza po tylu przeciwnościach niezwykle nowych dla naszego pokolenia, jak właśnie pandemia, czy aktualnie wybuch wojny, inwazja rosyjska na Ukrainę, gdzie z pewnością wystawiła nas na zupełnie nowe bodźce, doświadczenia i cieszy, że ocena, że jednak zdaliśmy ten test, zwłaszcza my jako młodzi ludzie. Na koniec się tak ciebie zapytam jeszcze, czy chciałbyś coś życzyć naszym słuchaczom na nowy rok i teraz z okazji nadchodzących świąt? Z tego okresu świątecznego chciałbym życzyć Tobie, Łukaszu, ale i wszystkim słuchającym wszystkiego dobrego, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i także wszystkiego dobrego w nowym roku. No i chciałbym tutaj jeszcze dodać do tej wypowiedzi, że jako społeczeństwo nie możemy spocząć na laurach i cały czas musimy pracować, żeby podołać kolejnym wyzwaniom, które na pewno też na nas czekają w następnym roku i nie tylko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Również życzę wszystkiego dobrego. Wesołych świąt, szanowni. Dużo pomyślności, zdrowia.